Witam Was serdecznie na moim kanale po krótkiej przerwie. Dziś porozmawiamy sobie o telewizorach LG OLED, które zostały zaprezentowane wiosną 2021 roku. Tuż przed premierą nowych modeli warto zainteresować się tą serią, dlatego że możecie na te telewizory znaleźć bardzo korzystne ceny i dobre rabaty. Dlatego dziś powiem Wam, czym poszczególne modele będą się od siebie różnić. Zapraszam Was również na mój kanał, gdzie znajdziecie przegląd modelowy telewizorów LG oraz Samsung. W ostatnim z odcinków mówię również o tym, kiedy najlepiej kupić telewizor, aby zaoszczędzić jak najwięcej. Taki materiał, który pomoże Wam znaleźć dobre promocje. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Tymczasem wracamy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli telewizorów LG OLED. Dla osób, które nie wiedzą, czym wyróżnia się technologia OLED od LED, krótko wyjaśnię. Najważniejszą zaletą telewizorów OLED, cechą, jest to, że świecą one jakby własnym światłem. Wyświetlacze te nazywane są wyświetlaczami emisyjnymi. Nie wymagają one podświetlenia, czyli nie mamy tutaj podświetlenia krawędziowego od tyłu bezpośredniego, tylko każdy piksel będzie świecił własnym światłem. Przejdźmy sobie teraz do charakterystyki wyświetlaczy OLEDowych. Jest to wierne odwzorowanie kolorów, bardzo głęboka, a wręcz doskonała czerń, praktycznie nieskończony kontrast, brak degradacji kolorów i spadku kontrastu pod kątem, wysoka ostrość ruchomego obrazu, krótki czas reakcji oraz niestety skłonność do utrwalania obrazu, czyli do tak zwanego wypalania. To w najnowszych modelach jakby zostało troszkę zniwelowane, ponieważ są technologie, które zapobiegają temu, żeby te wyświetlacze się wypalały. Natomiast jeśli będziecie bardzo długo wyświetlać jakiś statyczny element, przykładowo 12 godzin dziennie przez kilka lat, to może dojść, albo na pewno dojdzie do wypalenia w tym miejscu, na przykład loga. Natomiast w codziennym użytkowaniu będzie to po prostu ciężkie wypalić taki ekran, przynajmniej te najnowsze modele. Na internecie możecie sobie zobaczyć, są testy długotrwałe, gdzie wyświetla się właśnie elementy statyczne. Możecie zobaczyć, po jakim czasie pojawiają się takie utrwalenia obrazu. Jak rozróżnić modele z roku 2021? Mamy tutaj przykład modelu OLED 55C11LB. Co to oznacza? 55 to oczywiście rodzaj matrycy. C, seria modelowa. Będziemy mieli serię A, B, C, G, Z. Jedynka będzie oznaczała serię na rok 2021, natomiast X, jeśli występował w modelu, na przykład był taki model LG CX, to była seria na rok 2020. Jedyneczka to będzie kolor obudowy, w tym wypadku będzie to kolor czarny, mówimy o tyle telewizora, natomiast dwójeczka kolor biały, jest też model oczywiście 55C12 i oznacza on, że telewizor ma po prostu kolor obudowy biały. L to zestaw tunerów telewizyjnych, B to disk. Przechodzimy sobie teraz do poszczególnych modeli telewizorów OLED z roku 2021 i tu nowość, seria A, która po raz pierwszy została zaprezentowana właśnie w tym roku. Kolejną nowością jest też rozmiar, w jakim ta seria jest dostępna, bo rozmiar matryc OLED w LG 48-calowy nie był dotąd oficjalnie dostępny w Polsce. Występował taki model jak 48CX, czyli telewizor z roku 2020, który miał 48 cali, ale nie był on nigdy oficjalnie dostępny w Polsce. Było go można wprawdzie kupić od pośredników, ale jego cena wynosiła tyle, ile model 55-calowy. Teraz w końcu, jeżeli chcemy,
Jeżeli nie mieści nam się model 55 cali, czy z innych powodów nie możemy go sobie kupić, w końcu możemy mieć LG OLED 48 cali oficjalnie w Polsce. A czym wyróżnia się seria A? Seria A to będzie tak naprawdę nieco wykastrowany OLED pod kilkoma względami. Między innymi po raz pierwszy zastosowano tu matrycę 60 Hz. Czyli tak jak zawsze OLED oznaczał to odświeżanie matrycy 120 Hz, w tym wypadku mamy tylko 60 Hz. Niestety jasność obrazu też jest niższa. To jest 452 kandeli na metr kwadratowy. Ja to wziąłem z testów ze strony Ringst, gdzie możecie znaleźć testy, recenzje różnych telewizorów. Oszczędności również widać tutaj w nagłośnieniu. Mamy dwa głośniki po 10 W, czyli tak jak w podstawowych modelach LG. Brak tutaj również w tym modelu technologii G-Sync, która wspiera, jakby jest odpowiedzialna za wspieranie gier, konsol, aby zapewnić jeszcze lepszy obraz. Wsparcie mamy do technologii Dolby Atmos, Dolby Vision. Telewizor dostępny jest od 48 do 77 cali. Średnia ocena portalu Ratings to 8,5 na 10. Pierwszy raz również w telewizorach OLED zamiast stopy centralnej zastosowano po prostu nóżki boczne. Być może związane jest to z cięciem kosztów w tym modelu, ponieważ, no nie oszukujmy się, dwie nóżki plastikowe na pewno są tańsze w produkcji niż no dosyć potężna, masywna stopa z obciążnikiem na środku. Co do cen, przyjdziemy sobie na końcu i powiem Wam, czy warto się tym modelem w ogóle zainteresować. A tymczasem przechodzimy dalej do telewizora serii B. To jest seria, która na rynku już jest od kilku dobrych lat. Co wyróżnia ten model? Przede wszystkim matryca 120 Hz w porównaniu do poprzedniego modelu, dwa złącza HDMI 2.1, wyższa jasność ekranu, bo 521 kandeli na metr kwadratowy, również to wyciągnąłem tą wartość z testów. Lepszy system nagłośnienia, bo mam 40 W, dwa głośniki standardowe, dwa głośniki niskotonowe, średnia ocen 8,8 na 10. Dostępne od 55 cali, czyli nie mamy tutaj wariantu mniejszego 48-calowego. Dostępny do 77 cali. Od tego modelu dostępna jest również technologia OLED Motion Pro, która ma za zadanie jeszcze bardziej upłynnić ten ruch. Tutaj mamy stopę centralną w tym telewizorze, czyli tak jak było to w latach poprzednich. No i teraz seria C1. Seria, przypominam, CX to chyba była jedna z najpopularniejszych serii telewizorów OLED sprzedawanych w latach poprzednich. Dostępna jest od 48 aż do 83 cali. Proszę spojrzeć, jaki to jest duży przekrój calażowy. W tej wersji mamy wszystkie porty HDMI w technologii 2.1. Mamy inny procesor obrazu Alpha 9 generacji czwartej, wyższą jasność matrycy 628 kandeli na metr kwadratowy, wyższa ocena 8,8 na 10. Stopa charakterystyczna dla serii C, czyli taka bardzo długa, praktycznie na 2/3 telewizora. Ogólnie sam lubię serię C. Posiadam też telewizor 55-calowy OLED z serii CX, z którego jestem bardzo zadowolony. Seria C moim zdaniem zbierała zawsze to, co najlepsze w telewizorach OLED za taką naprawdę fajną cenę w porównaniu jakby do innych modeli, czyli do serii na przykład G czy do serii B. Oferowała naprawdę fajny stosunek ceny do jakości. Jak jest w tym roku? No dowiemy się na końcu materiału. Główna różnica względem jakby tutaj poprzedniego modelu B, no jest wyższa jasność matrycy, no i inny procesor obrazu.
Kolejną serią jest seria G1, czyli seria, która jakby jest dedykowana do powieszenia na ścianie. W poprzednich latach, na przykład w ubiegłym, było tak, że seria G miała dokładnie takie same parametry jak seria C, z tym, że seria G po prostu była dedykowana do powieszenia. Ona miała takie prostokątne ramki i wyglądała troszkę tak jak obraz, można powiedzieć, bo tak jak troszkę jak telewizory Samsunga serii The Frame. W zestawie z tym telewizorem nie ma też żadnej podstawki. Z tego co kojarzę, chyba można jakąś tam dedykowaną dokupić. Natomiast w tym roku odróżniono zdecydowanie serii G od serii C. Odcięto, ponieważ w tym modelu po raz pierwszy zastosowano matrycę OLED Evo, czyli matrycę, która ma być jeszcze jaśniejsza niż panele standardowe OLED, która ma jakby pozbawić wady, bo panele OLED miały taką wadę, że były dość ciemne w porównaniu do telewizorów chociażby QLEDowych. I takie zadanie właśnie miał OLED Evo. I tutaj jest wyższa jasność niż w serii C, to jest 728 kandeli na metr kwadratowy. Nie jest to jakaś zdumiewająca różnica. Wszyscy przed premierą, przed zaprezentowaniem tych modeli spodziewali się, że to będą bardziej oszałamiające wartości. Natomiast i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Mamy mocniejszy zestaw tutaj głośnikowy, bo 60-watowy, 4, w sumie 4.2. Ocena średnia po 8, 9 na 10. Dostępne od 55 do 77 cali. Także no też ciekawa propozycja dla osób, które chcą powiesić telewizor na ścianie i chcą, żeby on się w jakiś sposób wyróżniał i wyglądał dosyć ciekawie. Na koniec jako ciekawostka naszego przeglądu, taki najbardziej flagowy model seria Z1, dostępna od 77 do 83 cali. Z matrycą 8K, procesorem Alpha 9 czwartej generacji 8K, z 60-watowym zestawem nagłośnienia. Niestety nie znalazłem informacji co do jasności tego telewizora i bardziej szczegółowych parametrów. To bardziej pozostawiam Wam jako ciekawostkę ten telewizor, no bo on jakby nie patrzeć kosztuje walizkę pieniędzy, bo prawie pod 100 tysięcy złotych za model 77-calowy. Przyszedł czas, aby porozmawiać sobie o cenach tych telewizorów, jak one się kształtują na 22 marca 2022 roku, bo właśnie wtedy kręcę ten materiał. I teraz tak, zaczynamy sobie, będziemy mówić ogólnie tak jak zawsze o modelach 55-calowych. Zaczynamy sobie od serii A i na dzień dzisiejszy ten telewizor kosztuje 3499 zł. Kilka dni temu był dostępny w fajnych promocjach około 2999 zł, a w niektórych cenach było można, w niektórych, przepraszam, sklepach było go można kupić jeszcze taniej, chyba około 2800, 2900. I uważam, że to jest no historycznie najniższa cena za telewizor OLED i za tą cenę warto się tym telewizorem zainteresować, bo można w tych pieniądzach wybaczyć tą niską jasność panelu i te 60 Hz. No to będzie dalej OLED, który będzie oferował świetne czerni, bardzo fajny system WebOS. No moim zdaniem warty około tych 3000 zł. Seria B1 3749 zł. No i tu z kolei mamy też bardzo dobrą cenę, bo jeżeli patrzeć na dzień dzisiejszy, dopłacacie tylko 250 zł i zyskujecie raz, że lepsze nagłośnienie w telewizorze, dwa, że wyższą jasność panelu. Więc jakby patrząc po tych cenach, bezkonkurencyjnie, jednoznacznie z tych dwóch A, B warto wybrać serię B. No chyba, że seria A będzie no w dużo lepszych tam pieniążkach. No na chwilę obecną B1 no wypada mega, mega korzystnie. Seria C1 599 to jest wysoka cena, bo kilka dni temu obserwowałem około 4600, 4600, chyba 4500 w niektórych sklepach na promocji było można dostać. 599 na dzień dzisiejszy myślę, że nie warto za ten telewizor płacić, warto poczekać na jakieś lepsze ceny. G1 5689 zł, też no
dość drogo, choć no, różnica nie jest wielka względem serii C. Jako ciekawostka, 77-calowy Z1 90 tysięcy złotych, no cena astronomiczna. Natomiast jakbym miał wybierać zwycięzcę tego rankingu na dzień dzisiejszy, to oczywiście wybrałbym 55B1, która oferuje 120 Hz, przyzwoitą jasność, fajne nagłośnienie. Jeżeli różnica pomiędzy B a C wynosiłaby przykładowo 500 zł, 400 zł, warto dopłacić do serii C, do tego lepszego procesoru obrazu, do tej większej jasności, ale w tym wypadku myślę, że B stanowi taki optymalny, fajny wybór. Czas przejść do podsumowania naszego materiału. Co tutaj się wydarzyło w tej serii? Między innymi dostępność nowego rozmiaru 48-calowego oficjalnie w Polsce, bo za granicą to już było. Nowa seria A oferująca no, całkiem fajne parametry, ale no, tylko wtedy, kiedy cena jest dużo niższa niż serii B. Nowe matryce OLED Evo dostępne w serii G. I tu uwaga, w tym roku według zapowiedzi, gdzieś tam według przecieków, ta matryca ma się pojawić w serii C. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało cenowo i jak bardzo podrożeje seria C. Powiększenie zróżnicowanie gamy modelowej, no bo mamy rozróżnienie pomiędzy jakby serią C a G, bo tu się nam troszkę zmieniło. Różnią się parametrami, nie tylko wyglądem, no i dostaliśmy nowy model, czyli serię A. Świetna seria OLED, no jak zawsze, no te OLEDy wyglądają bardzo ciekawie. Korzystne ceny. No, najtańszy na rynku OLED, jaki kiedykolwiek się chyba pojawił, w 55 calach poniżej 3000 zł, nie był dostępny, z tego co pamiętam, żaden telewizor, przynajmniej jako nowy, jaki zapakowany ze sklepu, a nie ekspozycyjny, który wisiał 2 czy 3 lata w sklepie. Na koniec zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, o zostawienie tej motywującej łapki w górę, do komentowania. No, jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, co chcielibyście się dowiedzieć o telewizorach czy o innych sprzętach, dajcie znać. Postaram się coś dla Was organizować. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.